Panie ministrze, powiedział pan dzisiaj złota ósemka. Dlaczego złota i jakie są nadzieje właśnie w związku z sportowcami dzisiaj? Ja się bardzo cieszę, że Grupa Lotos jest tą spółką Skarbu Państwa, która także bierze udział w tym projekcie indywidualnego sponsoringu grupy utytułowanych sportowców w sportach zimowych, w sportach letnich. Ta ósemka na start, bo wiem, że to nie koniec, to naprawdę grupa już bardzo utytułowanych zawodniczek i zawodników z potencjałem medalowym, z potencjałem olimpijskim. I ten projekt indywidualnego sponsoringu, oprócz, przypomnę, Teamu 100, w którym jest 250 sportowców i kolejne spółki dołączają z grupą, z kolejnymi grupami zawodniczek i zawodników, to możemy powiedzieć, że w tym roku około 350 do 400 zawodników będzie objętych indywidualnym sponsoringiem. To jest naprawdę unikalny projekt na skalę światową. Oprócz środków finansowych, które my jako resort kierujemy do polskich związków sportowych na ich przygotowania tych zawodniczek i zawodników, stypendia czy kwestie inne medyczne, tak, finansujemy to przecież z budżetu państwa, to tutaj ten projekt ma zapewnić im komfort finansowy, dodatkowy komfort, tak aby mogli te środki wydatkować na rozwój swoich karier i żebyśmy mogli powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko jako polskie państwo, jako polski biznes, ten publiczny biznes, żeby im zapewnić komfort, żeby zdobywali sukcesy i że możemy mieć taką małą swoją cząsteczkę tego ich sukcesu. A dlaczego akurat ci sportowcy? Jak wyglądał proces selekcji, kryteria? No, ci sportowcy, którzy nie są w Teamie 100, bądź już za niedługo będą z tego programu wychodzić, są na tak zwanej szerokiej liście, którą my po prostu prezentujemy, pokazujemy spółkom Skarbu Państwa i spółki po prostu według swojej strategii, według swojego uznania wybierają sobie z tej listy sportowców, których po prostu chcą wesprzeć. Bo mówi pan o ponad 300 zawodnikach, tu mamy ósemkę, złotą ósemkę, miejmy nadzieję. Czy sektor prywatny odgrywa ważną rolę w wspieraniu polskiego sportu, polskich sportowców? Czy ja mogę powiedzieć tutaj o sektorze publicznym, no bo to jest akurat spółka Skarbu Państwa i znakomicie współpracujemy z współpracująca z Ministerstwem Sportu i Turystyki i na tym mi też szczególnie zależy, żeby spółki właśnie w taki sposób też z nami współpracowały. Oczywiście bardzo ważnym jest, aby także sektor prywatny sponsoringowy rozwijał się, żeby też współpracować w tym zakresie, bo każda taka współpraca będzie na plus polskiego sportu, więc ja też jestem otwarty na współpracę z sektorem prywatnym, który chce sponsorować polski sport, jak najbardziej. Panie prezesie, poznaliśmy dzisiaj nową proponowaną przez państwa, wspieraną przez państwa złotą ósemkę polskich sportowców. Przybytek, Kołodziński, Myszka, Naja, Waś, Majszak, Kaliszek, Spordijew. Dlaczego akurat ten zestaw sportowców i czy są jakieś realne nadzieje państwa na to, że zobaczymy to złoto? Tak, właśnie dlatego ci sportowcy, gdyż oni posiadają takie kwalifikacje, takie umiejętności, już taki dorobek, że mogą walczyć o najwyższe trofea na igrzyskach, na mistrzostwach świata. Dlatego w programie Nadzieje Olimpijskie z Lotosem, Lotos stawia właśnie na tych zawodników. To może dowiedzmy się trochę więcej o programie Nadzieje Olimpijskie. Nadzieje Olimpijskie to projekt, który ma na celu sprawić, aby nasi wybitni już sportowcy mieli komfort, mieli poziom, również ten materialny, ten finansowy, aby w spokoju skupić się na tym, co jest najważniejsze, czyli na poprawianiu swoich umiejętności i formy sportowej. Żeby nie musieli, tak jak to onegdaj bywało, martwić się o tak zwane najbardziej podstawowe problemy życia codziennego. Dlatego też jest nasze wsparcie. Jesteśmy spółką Skarbu Państwa, jesteśmy państwem, jesteśmy krajem, narodem, który jest liczącym się krajem w Europie, posiada już taki potencjał, że powinniśmy i z wielką przyjemnością to robimy, sprawiamy, że nasi sportowcy mogą przygotowywać się do zawodów na takim samym, czy w takich samych warunkach, jak ich rywale, czy konkurenci z innych krajów europejskich. O, wychodzi na to, że Lotos jest głównym mecenasem polskiego sportu, chyba. Nie chcemy stawiać tutaj pudła czy podium, żeby się dzisiaj koronować, natomiast nie uchylamy się od interesujących, wartościowych
prospołecznych również, promłodzieżowych inicjatyw tego typu. Jak najbardziej. Jesteśmy do dyspozycji, jesteśmy zainteresowani wydarzeniami czy też projektami tej rangi, tej klasy, którą dzisiaj tutaj otwieramy. To może dla niezorientowanych prześledźmy i opowiedzmy, co LOTOS kogo wspiera w polskim sporcie. LOTOS wysyła choćby za kilka dni naszą kadrę piłkarską do Wiednia, może nie z odsieczą, ale na mecz z reprezentacją Austrii w ramach eliminacji Mistrzostw Europy. Krótko mówiąc, sponsorujemy polską kadrę piłkarską. Sponsorujemy Polski Związek Narciarski, w tym na pierwszym planie polskich skoczków. Sponsorujemy Kajto, Kajetan Kajetanowicz, mistrz sportów motorowych. Sponsorujemy Polski Związek Tenisowy i jeszcze z pewnością wiele, wiele innych drużyn, inicjatyw i sportowców, których nie chciałbym już, albo może nie udałoby mi się dzisiaj tego wszystkiego wymienić, ich wszystkich. Czyli to nie jest wszystko, jeszcze można się spodziewać jakiegoś rozszerzenia tego mecenatu na sport. Tak, choć muszę podkreślić, że każda taka decyzja jest przez nas gruntownie, intensywnie i również biznesowo analizowana. Sponsoring jest to element prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Może nie tak wyrafinowanej jak produkcja benzyny i innych olejów, ale na pewno przemyślana biznesowa działalność. No właśnie, mówimy tutaj o dzisiaj zaproponowanej, przedstawionej złotej ósemce na igrzyska do Tokio. Jakie są kryteria, jakie były kryteria właśnie wyboru akurat tychże sportowców, ponieważ to ministerstwo przedstawia listę, a firmy sobie wybierają, że tak brzydko powiem. Jak to wyglądało w tym przypadku? Wie pan, podziały mogą być różne, czy też weryfikacje. Może być tak, że trochę letnich igrzysk, trochę zimowych, trochę pań, trochę panów, ale jeden wspólny mianownik to jest już osiągnięty poziom sportowy i ogromne, ogromne perspektywy na przyszłość. To były nasze podstawowe kryteria. Z wyjątkiem, albo może szczególnie w przypadku Piotra Myszki, ponieważ jest z Gdańska. No właśnie tak chciałem spytać o jakieś osobiste, może nie wypada, ale preferencje, nadzieje, z którym przypadkiem, z którym sportowcem tutaj z obecnych wiązałby pan prezes największe osobiste jakieś nadzieje? Może przekornie powiem, że ostatni do ekipy dołączyli łyżwiarze figurowi i dlatego przewrotnie, czy myślimy, że oni mogą sprawić wielką, wielką niespodziankę, na to bardzo liczymy. A sam marketing sportowy dla LOTOS-u, to czy jest to tylko i wyłącznie strategia marketingu sportowego, czy kierują tym też inne przesłanki? Jedna podstawowa. Jeśli mówimy o sponsoringu, musimy mieć, brutalnie mówiąc, zwroty. Zwroty musi być ekwiwalent pokazujący, że nam się to opłaca. Że nasz wizerunek, nasza pozycja rynkowa, nasza konkurencyjność w oczach naszych klientów wzrasta. Później pojawia się oczywiście aspekt lokalny, pojawia się również kwestia, jak bardzo dyscyplina konweniuje z profilem naszej działalności, pojawia się oczywiście CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli jakby nasze poczucie tego, że jesteśmy winni coś regionowi, społeczeństwu, lokalnemu Polsce. Jesteśmy koncernem ogólnopolskim. Jesteście Państwo koncernem motorowym, więc może też jedno pytanie mniej związane z olimpiadą. Fantastyczna sprawa, dzięki Państwu, Kajetan, jego nowy samochód, możemy o tym dwa słowa? Kajetan Kajetanowicz to również uznany polski rajdowiec. Uznany, czyli utytułowany, bardzo sympatyczny, o bardzo wysokim poziomie kultury osobistej, jest przykładem dla młodzieży, jest wzorem do naśladowania. To są również cechy, które bierzemy pod uwagę w przypadku zawierania czy nawiązywania współpracy. Kajetan jest z nami od wielu, wielu lat, zdobył masę tytułów. W tym roku oczywiście zobowiązał się do zdobycia Mistrzostwa Świata. Dzięki Państwu będzie miał teraz samochód najnowszej generacji, najwyższej klasy, więc co najmniej równe szanse z innymi. A co sportowcom daje taki sponsoring?
Sportowcom daje przede wszystkim rzecz podstawową, możliwość udziału w zawodach, możliwość konkurowania z najlepszymi na świecie. To jest też ambicja nasza jako koncernu i myślę, jestem o tym głęboko przekonany, nasza jako kraju, jako państwa, pana ministra, który tu dzisiaj z nami jest i uświetnia swoją osobą tą uroczystość. Co dalej, panie prezesie? Jakie są plany dalsze w związku z marketingiem sportowym, a grupą Lotos? Każdy rok to coś nowego. W tym roku w naszym portfelu pojawił się Polski Związek Tenisowy. Jest rzeczą już teraz widoczną w mediach, że pozycja polskiego tenisa, a może nadzieje polskiego tenisa pojawiają się. Nie chciałbym teraz wymieniać nazwisk, ale to jest tegoroczny nowy projekt Grupy Lotos. W przyszłym roku będą następne. No to wątek sportu może chwilowo w takim razie zakończmy. Ciekawostka, o którą chciałem spytać, możliwość płacenia euro na stacjach benzynowych. To jest chyba też dzisiejsza nowość, nowum, raczej rzadko spotykane w Polsce. Skąd taka decyzja? Dlatego, że jesteśmy krajem bezpiecznym, atrakcyjnym, wspaniale się rozwijającym i coraz więcej osób z zagranicy, turystów zagranicznych z całego świata, ale przede wszystkim z Europy, wiadomo, jest najbliżej, przyjeżdża do naszego kraju. Dlaczegoż nie mieliby w najłatwiejszy możliwy sposób regulować swoich rachunków na naszych stacjach? To nie jest dla nas problem. No i ostatnie pytanie o ostatnie nowości, wyniki finansowe grupy. Jak pan skomentuje, to chyba całkiem nieźle wygląda. To wygląda bardzo dobrze. Wyniki finansowe są na najwyższym poziomie. Nasz wynik, nasz zysk jest efektem właściwego zarządzania rafinerią, całym koncernem. Jest w jakiejś mierze również efektem właściwego zarządzania państwem, ponieważ w rzeczy samej największą kapitalną część naszych wyników to wypracowane przez nas marże, ale to jest również przy wsparciu, przy uszczelnieniu polskiego systemu podatku VAT i przegonieniu tych, którzy oszukiwali w tym obszarze. Mafii paliwowych. W rzeczy samej. No co, chyba cieszycie się, nie cieszycie się z tego wsparcia? Co dla was to oznacza w praktyce? Bardzo się cieszymy i byliśmy i jesteśmy zaskoczeni tym, że otrzymaliśmy takiego wspaniałego sponsora tuż przed mistrzostwami świata, co nas, powiedzmy, jeszcze bardziej zmotywowało tak naprawdę na lepsze wyniki. Dla nas jest też ogromne wsparcie na tyle, że nie musimy sobie zaprzątać głowy innymi rzeczami, tylko możemy trenować. Dla nas to jest naprawdę bardzo wiele, że możemy skupić się na treningach, na trenowaniu, poszerzaniu wiedzy, a nie musimy gdzieś tam z tyłu głowy myśleć o pieniądzach, o rachunkach i takich sprawach. Tak w zaufaniu tylko między nami. Pan prezes powiedział, że tak z całej tej złotej ósemki dzisiaj przedstawionej, wy jesteście jakoś tak jak mu sercu najbliżsi. Nie czujecie takiej presji już teraz w tym momencie zbyt dużej może? Myślę, że presji nie. Dla nas to jest dodatkowe wsparcie i myślę, że pomoże to nam naprawdę w dalszych treningach. I dzięki temu, że tutaj się znaleźliśmy, myślę, że doda nam naprawdę takiej dodatkowej energii i pokażemy, na co nas stać.